Dzień dobry, Stanisław Koczot. Witam Państwa w wydaniu specjalnym wywiadu gospodarczego, wywiadu poświęconego Polskiemu Ładowi, właściwie rozwiązaniom podatkowym zawartym w Polskim Ładzie. Będziemy rozmawiać dzisiaj o zaliczkach na podatek dochodowy. Jest to jedno z najważniejszych rozwiązań związanych z Polskim Ładem. Naszym gościem jest pani Agnieszka Pietrzyk, zastępca naczelnika III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. No właśnie, zaliczki. Zaliczki, które to jest temat, który bardzo często pojawia się również w takiej debacie publicznej. Wszyscy o tym rozmawiają, no, bo jest to kwestia i praktyczna, i ważna, i kwestia, którą trzeba sobie wyjaśniać. Od 8 stycznia obowiązuje rozporządzenie ministra finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, zaliczek pobieranych przez płatników w styczniu tego roku. Jakie są to zmiany? Tak, rozporządzenie to zmieniło zasady pobierania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiągniętych w 2022 roku do wysokości 12 800 zł miesięcznie. Dotyczą przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenie, z rent i z emerytur. To rozporządzenie samo w sobie po prostu przedłuża płatnikom, czyli pracodawcom, zleceniodawcom, termin pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale tylko nadwyżki tej zaliczki w stosunku do zaliczki do 2021 roku. No właśnie, bo jaki jest sposób pobierania tych zaliczek po 8 stycznia? Jak wygląda w praktyce ten mechanizm pobierania zaliczek? Czego dotyczy, już trochę o tym pani powiedziała, ale jakich dotyczy miesięcy, kogo nie dotyczy? Może jeszcze parę słów, jeżeli można, o samym mechanizmie. Samo rozporządzenie dotyczy wszystkich przychodów z tych źródeł, które wymieniłam wcześniej, uzyskiwanych również w styczniu 2022 roku. Jeżeli wynagrodzenia zostały wypłacone wcześniej, to wówczas należy na nowo obliczyć zaliczki, ewentualną różnicę, jeśli pobraliśmy za dużo, jeżeli płatnik pobrał za dużo od pracownika, należy niezwłocznie zwrócić pracownikowi. Natomiast może teraz opowiem o mechanizmie poboru tej zaliczki, No właśnie, taki mechanizm, tak krok po kroku, jak to wygląda w praktyce. Krok po kroku, jak to wygląda w praktyce. Więc musimy najpierw obliczyć zaliczkę według przepisów Polskiego Ładu, nazwijmy to według nowych zasad. I tutaj zaliczkę obliczamy w ten sposób, że bierzemy pod uwagę uzyskany przez podatnika przychód, pamiętamy o limicie 12 800, pomniejszamy ten przychód o koszty uzyskania przychodu. Następnie pomniejszamy o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę ulgi dla klasy średniej, jeśli podatnik nie złożył nam oświadczenia, że chce zrezygnować z tej ulgi. Wychodzi nam kwota, która stanowi podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Tą kwotę mnożymy razy 17%, czyli ten pierwszy próg podatkowy. I tak wyliczona kwota jeszcze zostaje pomniejszona o 1/12 kwoty wolnej od podatku i to jest zaliczka wyliczona według nowych zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy według zasad Polskiego Ładu. I to jest pierwszy krok. W drugim kroku musimy obliczyć zaliczkę według starych zasad, czyli obowiązujących do końca 2021 roku. I tutaj nasz przychód pomniejszamy najpierw o koszty uzyskania przychodu, kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, co stanowi naszą podstawę wymiaru obliczania zaliczki. Następnie tą zaliczkę pomniejszamy o kwotę wolną od podatku oraz pomniejszyliśmy ją o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. I mamy obliczoną kwotę zaliczki według starych zasad. I musimy w następnym kroku, w kolejnym kroku musimy zobaczyć, jak wygląda różnica pomiędzy zaliczką obliczoną według zasad nowych, a zaliczką obliczoną według zasad starych. Jeżeli zaliczka obliczona według zasad nowych jest wyższa od zaliczki tej obliczonej według zasad starych, powstaje nam nadwyżka. I tej nadwyżki nie pobieramy aktualnie z wynagrodzeń pracowników, tylko rozporządzenie odracza termin poboru tej zaliczki. Czyli te pieniądze zostają jakby w portfelu, w kieszeni płatnika. Na dzień dzisiejszy, tak. Tak, ponieważ ta zaliczka zostanie pobrana, bo to rozporządzenie tylko odracza termin poboru tej zaliczki, ale zostanie pobrana dopiero w miesiącu, w którym ta różnica pomiędzy tymi zaliczkami wyliczonymi według tych dwóch metod będzie ujemna. Na prostym przykładzie może to wyglądać w ten sposób, że jeżeli nadwyżka jest dodatnia w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu i dochodzimy do maja, gdzie ta nadwyżka już jest kwotą ujemną i wynosi na przykład minus 200 zł, to podatnik w maju, pracodawca w maju pobiera te 200 zł tej nadwyżki. Pozostałe 100 pobiera dopiero w kolejnym miesiącu. W ten sposób po prostu wynagrodzenia, pobór zaliczek jest, tej nadwyżki zaliczki jest odroczony i wynagrodzenia pozostają na takim samym poziomie, jak w poprzednim roku. No właśnie, a kto dokonuje tych obliczeń? Czy to jest jakiś, ten mechanizm odbywa się, dokonuje się tutaj, nie wiem, to pracodawca to robi, czy w jakiś inny sposób to można wyliczyć? Czy to są operacje, które każdy pracodawca jest w stanie wykonać bez większego problemu? To wykonuje pracodawca. Nakłada ten obowiązek na pracodawcę to rozporządzenie, więc to jest obowiązek pracodawcy, zleceniodawcy, organu emerytalno-rentowego. Także tutaj pracodawca ma takie zadanie i musi się go podjąć i wykonać. Tak. Oczywiście chciałabym tutaj zaznaczyć, że istnieje taka możliwość, aby nie stosować tego rozporządzenia, ale to podatnik musi złożyć pracodawcy takie oświadczenie, że chce, aby pracodawca tego rozporządzenia nie stosował i pobierał od razu zaliczki w tej wysokości według nowych przepisów, ale tutaj musi być spełniony warunek, że to wynagrodzenie nie jest w ogóle pomniejszane o kwotę wolną od podatku. Tak, ale to musi być specjalne oświadczenie pracownika, że, tak. A w jakiej sytuacji, kiedy on to powinien złożyć, czy może złożyć? Jeśli sam zechce. Jeśli sam zechce, żeby te zaliczki były pobierane od razu według zasad nowych, tych przewidzianych w przepisach Polskiego Ładu, może złożyć pracodawcy takie oświadczenie. Tylko musi pamiętać, że stosujemy to do przychodów u pracodawcy, który nie stosuje nam pomniejszenia przychodów o kwotę wolną od podatku. Mhm. Gdyby pani jeszcze powiedziała, na czym polega różnica między mechanizmem zeszłego roku a tym mechanizmem przyjętym w Polskim Ładzie? Tutaj mamy pewien porównanie jednego mechanizmu do drugiego w celu obliczenia tej zaliczki, ale jakie są różnice? Co oznacza tak naprawdę ta zmiana w stosunku do zeszłego roku? No. Taka pierwsza, najważniejsza zmiana to jest ta, że według zasad Polskiego Ładu nie pomniejszamy zaliczki na podatek dochodowy o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale ustawodawca na przykład wprowadził obowiązek stosowania ulgi dla klasy średniej, którą stosuje z ustawy, natomiast podatnik oczywiście może złożyć oświadczenie do pracodawcy, żeby takiej ulgi nie stosować. To jest taka główna różnica w obliczaniu tej zaliczki, dlatego ona po prostu wzrosła. Jeszcze jedno pytanie, bo na początku tego roku część osób, w tym nauczyciele i służby mundurowe, uzyskały niższe pensje netto na początku stycznia. Jaki jest wpływ tego rozporządzenia właśnie na wynagrodzenie nauczycieli i służb mundurowych? Właśnie to rozporządzenie niweluje nam tą różnicę i rzeczywiście doszło w kilku przypadkach do takiej sytuacji, że pracodawca pobrał zaliczki według Polskiego Ładu, nie zastosował tego rozporządzenia, bądź jeszcze go po prostu nie było i pobrał zaliczki w wysokości tej obliczonej według nowych zasad i ona mogła być wyższa. W związku z tym wynagrodzenie z automatu mogło być niższe. dlatego te grupy zawodowe mogły otrzymać niższe wynagrodzenie. Jednak rozporządzenie nakłada na tych pracodawców, wszystkich, którzy dokonali przed wejściem w życie tego rozporządzenia wypłaty wynagrodzeń, tych mniejszych, taki obowiązek, żeby te zaliczki przeliczyć jeszcze raz i skorzystać z tego schematu, o którym mówiłam wcześniej, czyli obliczyć tą zaliczkę według starych zasad, według nowych zasad, zobaczyć, jaka jest ta różnica. Jeżeli ewentualnie będzie ta nadwyżka, to tą nadwyżkę pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić pracownikowi. I ten zwrot nastąpi kiedy? Niezwłocznie powinien nastąpić, a przypuszczam, że najpóźniej przy kolejnej wypłacie. Najpóźniej, czyli jeszcze, nie wiem, jeszcze w tym miesiącu powinny być takie wyliczenia gotowe, czy raczej... Pracodawcy z doświadczenia wiem, że zwracali niezwłocznie, czyli właściwie są to już zwrócone kwoty. Czyli nie ma tu takiej sytuacji, że ta zaliczka zostanie zwrócona, nie wiem, za miesiąc, za 2 miesiące. Może tutaj być, proces jest znacznie szybszy. Może być tak w przypadku na przykład ZUS-u, KRUS-u, zakładów emerytalno-rentowych. Oni mogą tą różnicę wypłacić świadczeniobiorcom dopiero przy kolejnej wypłacie. No tak, bo to są pewne schematy wypłat, jest po prostu kalendarz wypłat, którego Dokładnie. Raczej się nie zmienia, no bo takie są systemy, które powstały na przykład w takich dużych firmach. A przedsiębiorca nie powinien mieć z tym większego problemu, no bo to jest właściwie wypłata, wyliczenie i wypłata może odbyć się prawie natychmiast. Może odbyć się prawie natychmiast, musi po prostu tylko osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie, w firmie za obliczanie wynagrodzeń dokonać jeszcze raz rozliczenia tych zaliczek. Te rozwiązania, o których pani mówiła, to jest oczywiście jedno z rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie. Czy państwo pomagacie księgowym w interpretacji i stosowaniu nowych przepisów? Jak to wygląda ze strony urzędów skarbowych, Ministerstwa Finansów? Tak, oczywiście pomagamy. Właściwie od momentu wejścia w życie rozporządzenia na stronach Ministerstwa Finansów organizowane były i są nadal live czaty, podczas których właśnie księgowi oraz każdy zainteresowany podatnik może wziąć udział, zadać pytanie, wyjaśnić wątpliwości związane nie tylko z rozporządzeniem i tutaj przepisami wprowadzonymi tym rozporządzeniem, ale również innymi dotyczącymi przepisów, które wprowadził Polski Ład. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani za udział w naszym programie. Naszym gościem była pani Agnieszka Pietrzyk, zastępca naczelnika III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że zmiany podatkowe, szczególnie dotyczące dużej liczby podatników, zawsze wywołują wiele pytań, pojawia się wiele informacji, również tych nieprawdziwych czy nieprecyzyjnych. Dlatego zachęcamy państwa do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim ze źródeł oficjalnych. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu publikowane są m.in. na stronach internetowych resortu finansów, również na portalu podatki.gov.pl i stronie więcej w portfelach.gov.pl. Organizowane są także webinary, w których eksperci Ministerstwa Finansów wyjaśniają zagadnienia podatkowe. Zachęcamy również do korzystania z infolinii, poradników, baz pytań i odpowiedzi oraz dyżurów w urzędach skarbowych, o czym pani wspomniała. Zapraszam też oczywiście do oglądania kolejnych programów poświęconych zmianom wprowadzonym w Polskim Ładzie po 1 stycznia tego roku na antenie telewizji w Polsce i portalu w gospodarce.pl, w których eksperci wyjaśniają wiele spraw związanych właśnie z Polskim Ładem i ze zmianami podatkowymi. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.